Panie generale, dowódca uroczystości na komisarz Marciniak będzie w każdej sytuacji w roli policji Kutku na uroczystym apelu za kapitana policji. Funkcjonariusze! Czołem, panie generale! Poczet flagowy, baczność! Do podniesienia flagi państwowej, marsz! Okazji święta policji, flagę państwową, na marsz, powiedz! Dzisiejszym na podstawie rozkazu nr 492 Komendanta Szkoły Policji z dnia 23 lipca 2013 roku do egzaminu końcowego obejmującego test wiedzy zawodowej przystąpiło łącznie 94 słuchaczy z kompanii 6 Szkolenia Zawodowego Podstawowego. Odnotowano jedną ocenę wyróżniającą, 62 oceny bardzo dobre, 17 ocen dobrych, 10 ocen poprawnych, 4 oceny poniższające. Średnia z ocen z egzaminu wyniosła dobre. Ze swej strony serdecznie gratuluję wszystkim absolwentom osiągniętych wyników i życzę powodzenia w życiu osobistym. Natomiast w życiu zawodowym życzę wielu sukcesów i satysfakcji. Szczególnie dziękuję kadrze pedagogicznej za trud i wysiłek włożony w wykształcenie kolejnej grupy młodych adeptów sztuki policyjnej. Dziękuję.
Dobry dzień. Świadek! Wystąp! Odznaczenie zostaje. Medalem srebrnym za długoletnią służbę. Podinspektor Zbigniew Banasiak. Podkomisarz Joanna Czeka. Podkomisarz Sławomir Ruszyński. Podinspektor Andrzej Kisiński. Medalem brązowym za długoletnią służbę. Podinspektor Przemysław Krywicki. Postanowienie podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Tej Polskiej dekoruje Pana srebrnym medalem za długoletnią służbę. Gratuluję Panie Komisarzu. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dekoruje Pana srebrnym medalem za długoletnią służbę. Gratuluję Panie Inspektorze. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dekoruje Pana brązowym medalem za długoletnią służbę. Gratuluję Panie Inspektorze. Za wybitne zasługi w dziedzinie ustawowych zadań policji niżej wymienione nadaję Władysławowi Żarmińskiemu brązowy medal za zasługi dla policji. Decyzję podpisał minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Dekoruję Pana brązowym medalem za zasługi dla policji. Gratuluję Panu. Niżej wymienionych policjantów z dniem 24 lipca 2013 roku mianuję inspektorem policji młodszego inspektora Leszka Ptaka. Pod inspektorem policji nadkomisarz Elżbietę Godecką, nadkomisarz Justerę Zawadkę. W tym roku prezydent miasta Słupska wyróżnił aspiranta Michała Jaśkowskiego, policjanta, którego postawa zasługuje na szczególne uznanie. Aspirant Michał Jaśkowski uratował młodego mężczyznę, który chciał targnąć się na własne życie. Szkoły Policji w Słupsku inspektor Jacek Gil wystąpił za pośrednictwem komendanta głównego policji do ministra spraw wewnętrznych o odznaczenie aspiranta Michała Jaśkowskiego krzyżem zasługi za dzielność. Chcę jednoznacznie podkreślić, że nie ma mniej ważnych i bardziej ważnych stanowisk policji. Wszystkie są równe. Mówię tutaj do pracowników szkoły, funkcjonariuszy, pracowników policji. Od tego zależy wiele, jak wy przygotujecie słuchaczy kursu podstawowego, kursów specjalistycznych.
Tak oni będą tą służbę pełnili na cześć i chwałę polskiej policji dla dobra społeczeństwa. Dlatego za wasz trud, za wasz wysiłek składam wam serdeczne podziękowania i życzę wam dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Zwracając się do słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy dzisiaj odebrali świadectwa ukończenia kursu podstawowego, życzę wam powodzenia w służbie, tego szczęścia policyjnego, które jest niezbędne. Słowa roty ślubowania, nawet z narażeniem życia, nie są puste. W ciągu 23 lat, od 1990 roku, od wprowadzenia ustawy o policji, w czasie pełnienia służby zginęło ponad 170 policjantów. To znacznie więcej niż żołnierzy na misjach pokojowych poza granicami Polski. Pamiętajcie o tym. To pamięć o tym jest szalenie istotna, abyście w każdym swoim działaniu myśleli, przewidywali skutki tego działania i myśleli o tym, co może nam zagrażać. Przepraszam, że mówię o tak przykrych sprawach w tym, wydawałoby się, uroczystym momencie, ale chciałem podkreślić, że służba w policji to naprawdę służba niebezpieczna, która niesie ze sobą te niebezpieczeństwa na co dzień. Życzę wam dlatego jeszcze raz policyjnego szczęścia, abyście mogli codziennie wrócić ze służby do domu. Życzę wam powodzenia i abyście wiedzę wyniesioną z tej szkoły z pożytkiem wykorzystywali w codziennej pracy. Jeszcze raz życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Gratuluję awansowanym, odznaczonym. Gratuluję słuchaczom, którzy ukończyli to szkolenie i dzisiaj opuszczą szkołę. Pozostałym życzę sukcesów w nauce, abyście również mogli jak najszybciej to szkolenie ukończyć z wynikiem pozytywnym i wrócić do swoich macierzystych jednostek, aby pełnić dalej służbę. Dziękuję bardzo. W dniu wczorajszym obchodziliśmy 94. rocznicę uchwalenia przez Sejm II Rzeczpospolitej Polskiej ustawy o ustanowieniu Policji Państwowej. Ustawa wyznaczyła ramy organizacyjne i zakres działania polskiej policji, a dokładnie 24 lipca 1919 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wytyczył główne zadanie policji – ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Dzisiejsze święto to także wasze święto, zgadzam się do naszych najmłodszych starszych koleżanek i kolegów, absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego, którzy dziś rano zdali egzamin końcowy, a przed chwilą odebrali świadectwa z rąk pierwszego zastępcy komendanta głównego policji, pana nadinspektora Krzysztofa Gajewskiego. Nie tak dawno temu podjęliście decyzję, która wpłynie na całe wasze życie. Będziecie służyć społeczeństwu i choć niełatwo to kawałek chleba, to mam nadzieję, że przyniesie wam wiele satysfakcji i radości, choć nieraz w swojej służbie, oprócz wielu wyrazów wdzięczności, spotkacie się także z krytyką i ironią. Każdy z nas na początku policyjnej drogi składał ślubowanie, w którym przyrzekał strzec bezpieczeństwa obywateli nawet z narażeniem życia. Nie są to puste słowa, bo tak jak przed chwilą powiedział pan generał Krzysztof Gajewski, od 1990 roku swoje życie poświęciło nam, obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej, 170 policjantów, którzy zginęli pełniąc służbę. Szanowni Państwo, jesteśmy największą w Polsce formacją mundurową. To powód do dumy i jednocześnie zobowiązanie do całkowitego poświęcenia się służbie ojczyzny. Efektem tego poświęcenia jest najwyższe od ćwierćwiecza poczucie bezpieczeństwa Polaków. Aż 89% z nas czuje się bezpiecznie w okolicy, w której mieszka. W chwili przeprowadzania trudnych, niebezpiecznych interwencji, a także w momentach refleksji nad własną służbą, warto pamiętać o takich właśnie wypracowanych nierzadko w trakcie czoła i ogromnym stresie wynikach. Dużą rolę w kształtowaniu policyjnej formacji odgrywają jednostki szkoleniowe policji. To w szkołach na początku drogi zawodowej młodzi adepci sztuki policyjnej uświadamiają sobie, że wykonują zawód szczególnego zaufania. A więc od umiejętności realizowanego procesu dydaktycznego zależy pośrednio poczucie bezpieczeństwa obywateli i poziom zaufania do policji. Za codzienny trud dziękuję całej klasie Słupskiej Szkoły Policji. Szczególne podziękowania kieruję do aspiranta sztabowego Andrzeja Kaczora, któremu w imieniu swoim i myślę wszystkich nas tutaj zgromadzonych życzę przede wszystkim szybkiego powrotu do domu. Andrzej, jesteśmy z tobą i czekamy na ciebie. Z okazji Święta Policji chcę serdecznie podziękować także wszystkim pracownikom Policji za ich codzienną pracę. Nasza formacja potrzebuje także Państwa codziennego trudu. Na co dzień wykonujecie wiele zajęć, bez których Policja nie mogłaby dobrze funkcjonować. Jesteście członkami naszej wielkiej policyjnej rodziny i z okazji dzisiejszego święta także Wam dziękuję za codzienną pracę i wielkie zaangażowanie w wykonywanie obowiązków.
Gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym i nagrodzonym. Wszystkim Państwu oraz Państwa rodzinom składam życzenia wszelkiej pomyślności i tylko spokojnych, radosnych dni. Na koniec pozwólcie Państwo, że skieruję podziękowania szczególne. Pierwsze bardzo osobiste. Przychodząc jako młody oficer do szkoły trafiłem pod skrzydła starego, jak mi się wówczas wydawało, majora, który bez starych kolumbowej wyznaczył mi zadania i skrupulatnie mnie z nich rozliczył. To, że dzisiaj stoję w tym miejscu, to między innymi zasługa podinspektora w stanie spoczynku Andrzeja Nowackiego. Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu podziękuję wszystkim naszym emerytom za trud, który przez lata swojej ciężkiej służby i pracy włożyli dla dobra tej jednostki i całej policji, życząc jednocześnie zdrowia i wszelkiej pomyślności. Szanowni Państwo, od 1993 roku komendanci Szkoły Policji w Słupsku wyróżniają policjantów i pracowników naszej jednostki, jak i osoby spoza szkoły, szczególnie dla niej zasłużone odznaką honorową Szkoły Policji w Słupsku. Wszystkim.